Witam Was bardzo serdecznie, Brzezyn Radowica, to jest kolejny odcinek symulatora maszyna. No niestety zaczynamy kawałek dalej, nie skończyliśmy tam ten poprzedni odcinek. Ale jak się okazuje, OBS jest tym świetnym programem, że mi przerwał nagrywanie w połowie. Teraz się dopiero skapnąłem, że on przerwał nagrywanie. Więc no tamte 16 minut materiału zostanie wstawiony, no niestety znajdujemy się już kawałek dalej, gdzie zjechaliśmy z tamtego toru na ten tor ekspresowy 160 km na godzinę. Tutaj jest prędkość szlakowa, więc się rozpędzamy. No i chyba tylko tyle was ominęło, nic więcej. Jeszcze nie było żadnego postoju po drodze. Więc jedziemy. Można czuć lekkie podirytowanie w moim głosie i w to, że mam chrypę jakąś dziwną, no ale nic na to nie poradzę. Sprawdźmy jeszcze, ile nam dostało. Czyli w zamian za tamten 15-minutowy materiał, ten będzie trwał 40, o ile mi ktoś nie zadzwoni. Bo czekam na jedną rzecz i czasami może się nagrywanie skończyć szybciej. No, czy jedna swoją lokomotywę EP08 potrafi się rozpędzić z 10 wagonami do 140 na godzinę? Czy jest to praktyczne, rzeczywiste odwzorowanie, tak jak jest w prawdziwości, jeśli chodzi o ten symulator maszyny? Teraz to się po raz kolejny potwierdza, bo w prawdziwości też jeżdżą 10 wagonów i też jeżdżą 140. Widzę właśnie przed sobą informację, nie widzę już. Bo już następny semafor wskazuje sygnał stój, ale już tego nie mam. Teraz widzę za sygnału następny semafor z prędkością nie przekraczającą 100 na godzinę, dobrze. Rozpoczynamy hamowanie do stówki.
I zjeżdżamy na inny już tor. Nie tych rozjazdów tu jest. Ja to mam jednak wyczucie tej odległości. Skład zahamowany. Pasażerowie wsiedli. Jeszcze mam minutę do czasu planowego odjazdu. Odjazd, że jeszcze może tu trochę postać. Na razie mam semafor wskazujący sygnał S1 z tyłu. Żebym mógł jechać, ale mam czerwony. Tu jedzie EP09 z pociągiem ekspresowym. Odjazd. Napięcie składu jest, jest. Głośna to jest ten. Nagrywa się, nagrywa. To się cieszę, że się nagrywa.
a nie winklarz. No teraz trochę daj na ryzyko z tymi silnikami trakcyjnymi pojechałem. Już mają maksymalną moc. Idealnie, wyjeżdżamy ze zwrotnicy z na godzinę. Tu już możemy jechać z powrotem na 6. A czemu mi teraz znowu zwaliło? Przepraszam bardzo. Proszę, które nie powinno zdarzyć. Już nie powinno tak być, więc... Wszystko dobrze wymierzone. Teraz to mnie oszukał symulator. Tutaj kolejny ekspres widzę. Też EP08 i też utworzony przeze mnie, bo mieliśmy jechać właśnie w tamtą stronę, ale że czas oczekiwania na odjazd wynosił 18 minut, więc mówię, oszczędzę wam stania na stacji 18-minutowego. Dlatego jedziemy w tam. Teraz trochę się czuję w tym, jak w Open Railsie. Tam nie czuć w ogóle, nie ma tam w ogóle odczuć prędkości. Grałem, jechałem Regio 160, a czułem się tak, jakbym jechał 60. Więc to jest bardzo mocno do poprawki. Jeśli chodzi o odczucie tej prędkości, może i trasa jest fajnie realnie 30 km na godzinę, to znaczy 30 km na przykład jest trasy, jest wszystko fajnie, idealnie dostosowane. No jak już się jedzie te 140, to chociażby dorobili efekt, że to widać, że się to jedzie te 140, a nie to jakby się jechało 40. No jeśli o mnie chodzi, to ja tam w ogóle nie czuję. Prędkości oczywiście. Ostre wejście w zakręty, jak widać. Żeby o to słychać, te odczucia wszystkie wejścia w zakręt. Oczywiście nie przekraczamy prędkości dozwolonej.
No to nie ma sensu być nie wiadomo jak przed rozpadem. No po prostu jedziemy z prędkościami zwalonymi na szlaku. No tu będzie 80 najprzedem. Trzeba użyć hamulca. No dobrze, i to już był wyjazd 80, jeszcze tu sobie możemy stanąć się, popatrzeć jak to wyskład wyjeżdża. Gazu! Ja tu bym zrobił dopiero. Się zapatrzyłem na to, a nie na to, co się dzieje na przyrządy. Jakoś mi się nie podobają te dźwięki niskiego tonu w tej lokomotywie. Już prawie w ogóle ich nie słychać, jeszcze zobaczmy to z tego zewnątrz. Ale niski fajnie. Ten wysoki, to znaczy wysoki fajnie słychać. A niski? No tak, no i hamowanie nagle się tym włączyło, nie wiem. Tego mi brakowało. To jest nagrywa, nagrywa, bardzo fajnie to widzieć. Jesteśmy minutę przed czasem aktualnie.
No i postój teraz drabinowy już potem. Chyba w tym blisko zachodnim. Nie mieliśmy jechać w drugą stronę i już staramy się wpiąć. Trzeba zwolnić, znowuż następny do stówki jest, to pomimo ryga. Zatem tutaj wskazuje następny do 40. Dobrze. Można powiedzieć idealnie wyhamowany. Znajdzie semaforyk, był normalnie sobie wsiadł. Powinniśmy zobaczyć go tu z bliska. Taki fajny. Nie, to ostro. Tamte do stówki takie łagodne, wszystkie były te zakręty, to i takie ostre.
cały czas na tym łagodnym hamulcu jadę, jeszcze nie korzystałem z tego ostrego w ogóle. Znaczy nie z ostrego, mówię, bardziej miał ten ostrzejszy po prostu. O. Znaczy tylko na chwilę się awaryjny łączą. Normalnie taki dłuższy czas odpoczynku od nagrywania, to potem kiepsko jest wrócić do formy. Jak to możecie procesorów? No, procesora głównego jest 60 i graficznego 35. A co jest najlepsze? OBS zużywa 5% więcej od samej maszyny. Dobrze, napnijmy skład. Skład napięty, wagony ruszyły. Dajmy moc. Już mam wyczucie z tego już pomału, więc... I cały czas 40. Już można szybciej. Jaka do tej była rozwalana dalej, bo już nie pamiętam. No cały czas 140 się ciągnie, co? I patrzcie, tam w prawy, to znaczy w lewy górny ruch, bo tam jest rozkładowa podana. No ja mam inną lokomotywę, więc jak było to 160, to sobie mogłem 140 jechać, bo mam lokomotywę dostosowaną do takich prędkości. I na szlaku też była prędkość dozwolona powyżej tego. Rozkład był utworzony dla EP07, a z powodów takich, że tu jest możliwość jazdy szybszej, wybrałem inną lokomotywę, bo też tak teraz zazwyczaj robią. Wkładają EP07 na prędkość i powyżej tam 120, to naprawdę musiała być jakaś awaria, to i lepsze. Już raz tak jechałem, co pociąg był opóźniony ze stacji na stację, chociaż jechał cały czas najmocniej jak umiał. Czyli przyspieszenie najszybsze, hamowanie najszybsze jak tylko się dało, ale i tak coraz bardziej było opóźniony, więc było wiadomo o co chodzi.
Nigdy nikt się nie chciał do tego przyznać. Oczywiście żartowałem z tym, że nie pamiętam. Wiem, że tutaj było 120, bo tam szybciej były znaki, ale... A tu będzie 60. I trzeba zacząć hamować. A tak na przejazd 60. No tutaj też się chyba jeszcze ciągnie, no? 60. I przepraszam za ten hałas was najmocniej, no ale no niestety akurat coś muszę robić pod domem, bo nie wiem. Nie mogli czyścić tej drogi, czy też chodnika, nie wiem, zanim zacząłem, ale skończę za chwilę, nie muszę teraz jechać. Na serio, cały czas tutaj będą tą 60-kę męczyć. No tu jakiś pan przed barierkami stoi. No. Przez przypadek kliknąłem zły klawisz na klawiaturze zamiast spacji.
przepraszam was za wasze uszy. Na przypadek ręką machnąłem w mikrofon. No i cóż, no bywa, ważne, że jeszcze działa. Następny do 100 km na godzinę, widzę. I trzeba dać odrobinę po hamulce. Powinien dać odrobinę mu po hamulce. Tu widzę, że jest 80, więc jeszcze bardziej po hamulce trzeba dać. Zaraz będzie jeszcze do 50, więc cały czas hamujemy. Jest ten forma głosowa rozmowy z pociągiem oczywiście. Zawiska dolna, 11:28. Już jest z powrotem 80. I 120. I 32 mam być z Karolisku z zachodniej. Jak mówiłem, 40-minutowy odcinek dla was będzie, to dla mnie za tamten klucz. Miały być obydwa po pół godzinki, no ale no, niestety. Mówię, obę zaszwankową. Następny semafor wskazuje sygnał jazdy z najwyższą dozwoloną prędkością. Tutaj, że następny wskazuje sygnał S1 stój.
W rodzinnym życiu też sobie przyhamowują. Dobrze, więc przetwornik to sprężarka, wyłącznik szybki, światełka. Pantograf. Na blokadkę. Baterie wyłączone. Więc to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, wiem za dużo, a więc subskrybujcie i ja się żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.